Wielka gwiazda i wielkie wydarzenie na Stadionie Śląskim. Andrea Bocelli wystąpi przed kilkudziesięciotysięczną publicznością. Można spodziewać się prawdziwej muzycznej uczty. To będzie pierwszy tak duży biletowany koncert przed polską publicznością. Jak idą przygotowania? Sprawdza Łukasz Kądziołka. Kolejne muzyczne wydarzenie na Stadionie Śląskim. Tak wyglądają przygotowania do wizyty artysty, który zachwyca miliony ludzi na całym świecie. Już Celine Dion, kiedy nagrywała z nim słynny utwór Prayer, powiedziała, że jeśli Bóg w niebie śpiewa, to śpiewa głosem Andrea Bocellego. Ja sama, kiedy wyszła pierwsza jego płyta Romanza, pamiętam, jak bardzo żyłam tą płytą cały miesiąc. Dzisiaj praca w re, bo już jutro tysiące osób przyjadą podziwiać mistrza przy pracy. O fenomenie Bocellego świadczy frekwencja. Na Wałach Chrobrego w Szczecinie to jest trzeci co do wielkości koncert w ogóle w historii Polski. Tam, co prawda, ten koncert nie był biletowany, więc dzięki temu zgromadziło się tam ponad 200 tysięcy osób. No ale liczba przemawia na pewno do wyobraźni. No ale później mieliśmy kolejne stadiony, czyli stadion w Poznaniu, tam było około 27 tysięcy ludzi. Potem stadion PGE Narodowy w Warszawie. No i w końcu trafiliśmy właśnie tutaj na Stadion Śląski. Organizatorzy spodziewają się około 40 tysięcy widzów i zapewniają, że wszystko będzie stało na najwyższym poziomie, choć są tacy, którzy nie przepadają za słuchaniem muzyki na stadionach. Kiedy my pracujemy tutaj rzeczywiście przez kilka dni, to jest rzeczywiście dobrze zrobiona robota, tak fachowo od strony tej dźwiękowej, czego najlepszym dowodem był ubiegłoroczny koncert w Warszawie. W związku z tym, że w sobotę wieczorem na Stadion Śląski będą ściągały tłumy, mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Brak możliwości wjazdu na osiedle Tysiąclecia właśnie z ulicy Chorzowskiej. Natomiast z naszej strony będzie jeszcze możliwość zablokowania wjazdu z drogowej trasy średnicowej na osiedle Tysiąclecia. Natomiast to może zaistnieć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy faktycznie korek drogowy wywołany przez te zjeżdżające pojazdy będzie znacząco utrudniał przepustowość. Koncert na Stadionie Śląskim rozpocznie się o godzinie 20:00. Nadal są dostępne bilety na to wydarzenie.